Janky. Quase. Do ostatniej chwili mieliśmy nadzieję, że ten koncert rozbędzie się na rozbracie. Szkoda. Dawaj, z naszej składanki. Very cool and very core. Sorry, jeszcze nie. Zajebał. Moment. Stary. Chwila, chwila. Poczekać, kurwa. Starość. Nie do końca wiem, co to znaczy konwencja, ale wydaje mi się, że wiem, więc o tym pogadamy. Z Osiołkiem ostatnio tak rozmawialiśmy, jak to jest ogólnie, że ostatnio coraz rzadziej zastanawiamy się nad kwestią autentyczności danych zespołów. Co mam na myśli? Czy rzeczywiście zespół, no to też jest kwestia względna, ale rzeczywiście zespół jest taki, jaki jest. I z tym bywa różnie, słuchajcie. Tak wiele zespołów jest kalką innych zespołów, że to staje się, kurwa, mało śmieszne i... Jak na przykład ktoś, po co na przykład ktoś bogaty udaje kogoś, kurwa, biednego? Po co ktoś biedny udaje kogoś bogatego? Po co ktoś mały i herlawy udaje jakiegoś, kurwa, twardziela i kozaka? Wszystko ma bez sensu. Po co
Pulper, ty chudy nigdy nie będziesz. Po co zespół stara się być jak najbardziej, kurwa, Kromax jak się da? Skoro Kromax to jest Real Deal, kurwa, to są goście, kurwa, z ulicy, tacy, kurwa, że jakbyście ich zobaczyli, byście się w pory zesrali, kurwa, w tamtych latach, nie? Po co starasz się taki być, zamiast być sobą? Jesteś bogaty, zajebiście. Nie udawaj, kurwa, się jakiegoś, nie wiem, się jakiegoś, kurwa, nie wiadomo jakiego, kurwa, ulicznika czy coś takiego. I na odwrót, wszystko to jest konwencja. Lisz jest głupi. Nie udaje mądrego. Wręcz przeciwnie, kurwa. Motto to jest takie, bądźmy sobą. Wtedy jest fajnie. Okay.
Zrobił na Eminema i poczucia rytmu dostał, ale chyba przy okazji. Oj, chwila. A nie tylko dziewczynę już? Była wczoraj. Nie poznałem jej na bramce i ją skasowałem. Słuchajcie, jeszcze na rzeczy, o której wczoraj mówiłem. Że tak się powtórzę. Czas świąt jest czasem taki specyficzny. Niedawno to było, no ale nie graliśmy koncertu, więc nie było czasu się wypowiedzieć. W tym roku nakłonił mnie do głębszej refleksji, gdyż pojechaliśmy do rodziny tam mojej narzeczonej. No i były dzieciaki i brata, którym zawsze dajemy jakieś tam prezenty, małe dzieci, nie? Klocki Lego i te sprawy. Słuchajcie, jedna rzecz, którą zauważyłem i trochę mnie to zasmuciła, w dobie wszystko totalnie sprowadza się do absolutnej konsumpcji, jak kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy. Mój stary kupił telewizor, tylko dlatego, że zobaczył, że my mamy telewizor, mimo że on ma telewizor, czyli wiecie, co ja mam na myśli, nie? No i te dzieciaki po prostu mają wszystko w domu, mają po prostu wszystko. Zabawek jest tam tyle, że ja będąc z normalnego domu nigdy, kurwa, nie miałem tyle, co oni dostają, kurwa, na jedno święta, nie? Na złość kupiłem książki i to było tak, o, książka, zajebiście, i w pizdzie ta książka poszła, nie, ale klocków Lego nie kupię, bo ja te, co kupiłem, to już w zeszłym roku, to już wysrane przez psa 7 razy, nie, już tam się, kurwa, wałęsają po kątach, nie, dzieci tego nie szanują. Słuchajcie, w kontraście do tego robiliśmy tą zbiórkę pieniędzy poprzez sprzedaż koszulek zespołów, przyłączyło się bardzo wiele zespołów, również Thug Life i Cebon X z Poznania. Zebraliśmy trochę kasy, no bo w sumie 2000 i pieniądze poszły na upominki, no różne rzeczy, no nawet na zakupy w Biedronce na święta dla rodzin szczególnie potrzebujących. Dzieci pisały w sumie listy. My mieliśmy wyselekcjonowane takie rodziny w Świdnicy, w Suwałkach i z jednej strony macie te dzieciaki, które mają wszystko, a z drugiej strony dziewczynka, 6-letnia, czy tam 7, prosi Mikołaja o pamiętnik na kluczyk. To jest, kurwa, dla niej taka, wiecie, najzajebistsza rzecz, nie? Mały chłopczyk prosi o autko sterowane, a starszemu rodzeństwu kupujemy majtki, skarpety, jakieś słodycze, nie? Coś praktycznego, nie? I w tym momencie, kurwa, no mówię, ja robię te zakupy i czuję się już spełniony, nie? Jednocześnie, kurwa, sorry, ja też mam dziecko, które się wzrusza, nie? Jednocześnie, kurwa, wiecie, no ryczeć mi się chce, jak wiesz, jak wiecie, ja, kurwa, no po prostu czytam te listy, to co te dzieci chcą dostać, nie? I naprawdę, kurwa, no... Co chcę przekazać, no kurwa, abstrakując od tej konsumpcji, kurwa, wszechobecnej. Zespoły hardcore, scena hardcore, to nie jest, kurwa, obowiązek, to jest też przywilej, żeby pomagać innym, nie? To jest Morda Music w wydaniu różnorakim. W momencie, kiedy ktoś się gania z łysymi po mieście, ja robię paczki dla małych dzieci, nie? I mówię, jeżeli, kurwa, zespoły zapominają, że jest coś takiego jak Morda Music w tej scenie, dla mnie mogłoby pierdalać w ogóle, kurwa, jak już się zajmą swoim warsztatem, swoją muzyką, kurwa, do tego stopnia, że zapomną o tym, czym jest hardcore, 10 minut gadań. To kurwa tam są drzwi, nie? Ale nawet 15 minut tego chciał, słuchaj. Dobra, koniec pierdolenia, ustawiam na kawałek. To jest I'm gonna go get some more.
zagrać. Jeszcze jeden kawałek będzie. Dzięki wielkie dla Stupa za ten koncert. Dla was, że przyszliście. Nie wiem. Kawałek dla Liszta, bo jest fajny. Jest fajny. Mikołaj, schował się cię tam, on wczoraj sobie noc złamał. Ale dzisiaj przyjechał. Jest to Guerrilla Warfare. Pamiętacie, będą, że Danford chyba Everybody Gets Hurt coś tam próbował kiedyś grać. Ja ten film oglądam dalej, mam 27 lat i oglądam to kurwa jak najlepszą komedię i horror jednocześnie, kumacie. Także normalnie nie jest, nie? Ty, wobec ciebie zaczniemy. Już? A co za różnica? On tylko i tak stylowy. I'm gonna go to the
Let's go.